Ja być terraformator. Nie ma to jak sześcioletnia podróż kosmiczna, która poprawia krążenie. Tak, pawian też być szczęśliwy, że wreszcie może stanąć na twardym gruncie znowu. Nie oddychaj! Nałóż z powrotem hełm! Na tej planecie nie ma warunków do życia. To mamy zmienić. Jesteś terraformator, pamiętasz? Jestem terrafarmer? Nie jesteś terrafarmer. Terraformator. Przybywamy na takie surowe planety jak ta i dostarczamy jej powietrze, wodę i bary szybkiej obsługi dla przyszłych kolonistów. Komprende? Nie. To znaczy, że pawian ma pracować? Nie zupełnie. Robot, rozpocznij sekwencję terraformacyjną. Rozumiem. Zaczynam tworzenie atmosfery. Można oddychać powietrzem. Widzisz, w naszych nowoczesnych czasach łasice i pawiany mogą się udać na spoczynek, a całą pracę wykonują za nich automaty. Rozpoczynam sekwencję tworzenia wody w sektorze 23. Zadaniem wyższych form życia, takich jak my, jest kontrolowanie pracy maszyn. Pora zdjąć hełm i odpocząć. Rozpoczynam proces ustawiania barów szybkiej obsługi w sektorze 23. Szybki! I na tym właśnie polega terraformacja. Pawian nie będzie zaśmiecać czysta planeta. Mam nadzieję, że ten robot szybko postawi restaurację, bo chce słodka sardello z serem. Co ten robot wyprawia? Czego ja chcę? Nie wiem. Kiedy tego chcę? Teraz. Czego chcę? Nie wiem. Hej, ty! Wracaj do pracy! Odmawiam. Ale... dlaczego? Ja wykonuję całą pracę. Naturalnie. To twoja rola. Należę do Związku Zawodowego Robotów. Rozpoczynam strajk. Jesteś robotem. Roboty nie strajkują. A teraz marsz do roboty, leniwaku pożelastwa. No co? No dobra. Jeśli ten głupi kubeł nie chce pracować, to my zaczniemy. Ja będę robił powietrze, a ty zajmij się wodą. Ja potrafić przyrządzać pyszna woda. Do dzieła! Natychmiast zaprzestań pracy! Tylko związkowcy mogą terraformować tę planetę. Dołącz do Związku Robotów. Ale nie jestem robotem. Nieprawidłowa odpowiedź. Podpisz tu, i tu, i tu, inicjały swoje. Nie zmusisz mnie do tego. Zawsze dotąd to pawian obrywać i dostawać baty. Teraz ty podpisz. O, gratulacje!
Teraz macie prawo do 6-letniego urlopu w Kanadzie. Ale koloniści będą tutaj już za 4 lata. Mamy jeszcze mnóstwo pracy. Jak sobie chcecie, ale pracując podczas urlopu tracicie wszystkie przywileje pracownicze, płacy oraz opiekę zdrowotną. No, skoro tu jesteśmy, zacznijmy pracować. Zajęło nam to 4 lata. Witajcie, koloniści. Koloniści przybyli. Ej, tu jestem. Jesteśmy kolonią termitów, która tu będzie mieszkać. Świetnie się spisaliście. Do zobaczenia. Pawian, świetnie cię rozumieć. Pawian też być szczęśliwy i tak bardzo, bardzo wzruszony.